piękna i harmonii. Bóg się w tej godzinie wobec nas objawił w pięknie tych młodych, krystalicznych, czystych i tak cudownie zjednoczonych głosów. Nie stałoby się to i jestem niezmiernie zachwycony. 2 lata temu zostałem przeniesiony do Rzeszowa. Przez 2 lata taki dorobek i takie piękno udało się Panu Bogu wyprowadzić z tych młodych głosów. Gratuluję chórowi, a jednocześnie chciałbym Państwu podziękować, że zechcieliście wysłuchać naszego wspaniałego chóru i mam nadzieję, że przysporzy nam jeszcze wielu wspaniałych chwil swoimi wspaniałymi pieśniami w przyszłości. Czym jest muzyka? Nie wiem, może po prostu niebem z nutami zamiast gwiazd. Tak powiedział Konstanty Ildefons Gałczyński. I ja, dołączając się do życzeń wszystkich, chciałabym życzyć Państwu przede wszystkim nie tylko poznawania i zbliżania się do świata muzyki, to jest najważniejsze dla chóru, ale też poprzez to zbliżanie się do i poznawanie piękna absolutu, czego Państwu wszystkim z całego serca życzę i gratuluję tego pierwszego jubileuszu, życząc następnych.